Hej kochani, witam Was dzisiaj serdecznie w nowym odcineczku, w którym dzisiaj może taka trochę matyka, trochę bardziej kobieca, bo będą to moje zakupy, takie mini zakupy ze strony makeup.pl. Postanowiłam to nagrać, bo myślę, że produkty będą warte uwagi. No ale co mogę podpowiedzieć, męskie rzeczy też tam są. Teraz po prostu jak jest taki czas, na pewno częściej zamawia się przez internet. No i też te ceny w sklepach internetowych są dużo tańsze co niekiedy niż w drogeriach i w sklepach. Dlatego też może jakiś mężczyzna się skusi, chociaż na strona makeup.pl no naprawdę tutaj się kojarzy bardzo z tą damską strefą. Ale postanowiłam tak na przełamanie tematyki nagrać coś takiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki mały, wiecie, mały wspólny mini haul jakby. Coś w tym rodzaju. Zamówiłam do paczkomatu, jeśli chodzi o samo zamówienie na tej stronie. Może jest dość intuicyjne, tylko że później na przykład jak się nie rejestrujemy, macie dostęp do śledzenia statusu przesyłki, tylko tam trzeba trochę się dogrzebać, trzeba wejść tam w ten koszyk i tam no trochę to wygląda tak zawirowanie, ale w górnym prawym rogu tam w większości jest coś tam moje zamówienia, to się w to wchodzi i tam widać statusy, także jak się pogrzebie, to się znajdzie. Chyba, że ktoś będzie potrzebował jakiegoś tam wsparcia, no to śmiało, można do mnie pisać. Ale myślę, nic skomplikowanego, trudnego. Mam nadzieję, że tu nie jest nic rozlane, bo czasem zdarzało mi się, jak coś zamawiałam, że było porozlewane. Czego bardzo, bardzo, bardzo nie lubię i na pewno nie tylko ja. Wyciągnę sobie tutaj te zawiniątka. No całkiem fajnie zapakowane, kartonik to pewnie mi się do czegoś przyda. I tak, zobaczymy, co oni, jak oni tu zapakowali. No sztywne opakowanie, jest ok. O, mamy tutaj, pierwsze rzeczy nam wychodzą. Teraz może trochę mogę już obniżyć staty, bo wtedy mi nie obejmowało wszystkiego. Dobra. Króciutkie omówienie, czy ja to znam, czy ja to miałam i co ja o tym myślę. Long for Lashes, odżywka właśnie do rzęs, bo ja mam teraz ostatnio bardzo słabe rzęsy i postanowiłam właśnie zakupić sobie tą odżywkę, bo wiele osób ją testowało i zachwala. Tylko teraz tak, bo są dwie opcje, jest kuracja, która jest zalecana jako po sztucznych rzęsach i ona jest wtedy tańsza, jest co najmniej o połowę tańsza, kosztuje na promocji 30 zł, a to normalnie na przykład w Rossmanie kosztuje 80 zł, gdzie niegdzie 60, a tutaj zapłaciłam na makeup.pl jakieś, ja te ceny może Wam na dole będę pisała, jakbym coś pomyliła, ale jakieś 47 zł z groszami. No i żeby było ciekawiej, to ja Wam wyciągnę i ja Wam pokażę, jak to wygląda, bo może dziewczyny będą zainteresowane, bo ta odżywka dość często jest jakby, no, odgrywa jakąś tam rolę i często się o niej słyszy. I naprawdę ja widziałam i na koleżance, i na znajomej, i po prostu naprawdę, że ta odżywka działała cuda i ja stwierdziłam, że naprawdę też ją przetestuję, tylko że po prostu jest kwestia regularności, na wieczór nakładać. O właśnie, i to jest ta formuła w tym pędzelku. To jest jak eyeliner, ja już nie będę tutaj wyciągać, żeby tam się żadne zabrudzenia nie dostały. To jest jak eyeliner. I teraz szybciutko, tu każdy będzie miał napisane tak naprawdę, jak aplikacja wygląda, ale skoro już omawiamy, to będziemy omawiać. I tutaj to się nakłada raz dziennie na noc. No oczywiście nie stosować do środka oka. Domniemam, że to po prostu się nakłada na linię rzęs. O! Serum nałożyć jednym pociągnięciem przy użyciu pędzelka aplikatora na czystą i suchą skórę powiek wzdłuż linii górnych rzęs. Po uprzednim demakijażu. No i z tego gdzieś tam, co gdzieś czytałam, no to na dolną linię rzęs się tego nie nakłada. Tak, jest. Nie stosować do wnętrza oka i na dolną linię rzęs. Zgadza się. No i że tutaj macie wszystko opisane, że przez osoby, które noszą szkła kontaktowe, może być to stosowane, tylko przed aplikacją należy zdjąć szkła. No tutaj to może trochę przesadzili z tym efektem na tym zdjęciu, ale ja faktycznie widziałam osoby, które były po kuracji tą odżywką właśnie i bardzo mnie to zachęciło. A ja mam naprawdę swoje rzęsy rzadziutkie i ja nie miałam wcale doczepianych,
Tylko po prostu myślę, że za ciepłą wodą myłam twarz i przez to właśnie uszkodziłam sobie swoje rzęsy, które i tak nie były jakieś super, hiper, nigdy gęste. Także odżywka naprawdę jest polecana. Jak ktoś będzie zainteresowany, no może zrobię jakąś tam recenzję, albo możecie napisać jak tam. Od razu wiadomo, że też nie odpowiem, bo to jest kuracja, którą też się stosuje jakiś czas. Zaraz Wam powiem. 3 ml, bo tu są 3 ml, czyli wystarczy na około 4 miesiące codziennego stosowania. Czyli to jest taka, jak widać, 4-miesięczna kuracja, ale tutaj producent pisze, że pierwsze efekty można już zobaczyć po 3 tygodniach. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, jest biosyt, gdzie jest zabezpieczone. Bardzo mnie to cieszy, bo się nic nie rozlało. To jest akurat odżywka. Tej odżywki nie miałam akurat, ale tutaj cena była dość ciekawa, tylko ja tą cenę Wam napiszę na dole, bo nie pamiętam, ale to było coś w kwestii rzędu 30 zł. To jest akurat odżywka, ja chciałam coś takiego do stosowania na co dzień, bo mam włosy farbowane i one mi się bardzo plączą i coś takiego, żeby się dobrze rozczesywało, a ja zawsze sprawdzam opinie produktów i ta opinia na wizażu ma, znaczy w sensie ta odżywka na wizażu ma naprawdę dobre opinie. Tylko tutaj nie jest napisane po polsku, także ja będę musiała po prostu ewentualnie Wam tam dopisać, albo zaraz się tutaj doczytam. Olej z marakuja, jedwab. No taka w składzie z jedwabiem, bo chodziło mi głównie o to, żeby włosy łatwiej mi się rozczesywało, żeby były miękkie i naprawdę bardzo dobre opinie miała ta odżywka. No i tutaj nakładamy po umyciu od połowy włosów do końcówek. No i później zmywamy oczywiście, bo to jest akurat odżywka, która jest do zmycia, czyli nie zostawiamy jej na włosach. No zobaczymy, zobaczę może jeszcze jak pachnie, ocenię zapach, bo Biosilk ogólnie ma fajne zapachy, bo ja używam jedwabiu z tej firmy, Biosilk. A, tu jest wszystko zaplombowane. O, no ładnie pachnie. Ich odżywki naprawdę ładnie pachną. Jest taki delikatny zapach, także nie taki nachalny, nie taki sztuczny. No alkohol ma w składzie, ale czytam ogólnie, że opinie i tak są ok. Dobra, także to jest to. I zaglądamy do kolejnej rzeczy. Ja wiem, co tu jest jedna rzecz. A nie, przepraszam, tu są dwie rzeczy. O tej jednej dodatkowej zapomniałam. I tak fajnie się akurat... A, i tutaj jeszcze nie pokazałam, jakąś próbkę dostałam. Dostałam jakąś próbkę. Pierwszy raz widzę taki produkt, ale zobaczymy. Będę się smarować tam tu i ówdzie, tylko się najpierw doczytam, co mam tu tym smarować. No ale przejdziemy już do tego, co zamówiłam. Świadomie. To jest też kolejna, to jest akurat maska do włosów, bo ja oprócz tego, że stosuję odżywkę, robię sobie też maski na włosy. I to jest maska z firmy Revlon. Również sprawdziłam opinię przed zakupem i wybrałam właśnie te produkty najlepiej oceniane na wizażu. Na tej stronie, pewnie wiecie, kobietki wiedzą, tam są różna skarbnica wiedzy i opinii. No na niektóre przymykam oko, bo domyślam się, że mogą tam pisać jakieś osoby podstawione, które na przykład firma jakaś tam wynajęła, żeby napisać dobrą opinię. Ale w większości raczej widać, że to jest wszystko napisane takim normalnym językiem, nie jakimś tam, wiecie. Widać, że to po prostu normalnie kobietki piszą, a nie, że to jest jakieś tam zachwalanie wielkie tam, wiecie, wychwalanie się kogoś tam z firmy podstawionego. Ale na wszystko trzeba, wiecie, kłaść poprawkę zawsze. No i jeśli chodzi o tą odżywkę, no tutaj mamy 10 tych, jak to się mówi, korzyści ze stosowania tej odżywki. Więc tak, głębokie odżywienie dla zniszczonych włosów, intensywne nawilżenie, no i tutaj wzmocnienie od nasady aż po końce, niebywały blask, wygładzenie, gładkość i tutaj, że się nie będą elektryzować, super nawilżone i szybko się przyswaja, tylko 3 minuty. Ja zawsze maski i tak trzymam dłużej,
No i daje naturalną objętość. I tak dalej, i tak dalej. I że jest taka niespływająca. Widać, że jest taka fajniejsza, gęstsza. Też ładnie pachnie, ale już taka bardziej perfumowana, ale z tego co czytałam, że zostawia ładny zapach na włosach. Ale nie jest to w dalszym ciągu jakiś mocno nachalny ten zapach i mocno sztuczny. No widać, że jest taka gęstsza, że nie będzie z włosów spływała po prostu po nałożeniu. Ja zawsze i tak, no jak nakładam maskę, to nakładam też sobie taki śmieszny czepek w kształcie flaminga, żeby po prostu tam ciepło było i żeby to wszystkie składniki z tej maski lepiej się przyswajały. Także ogólnie tu też tak samo zastosowanie, jakie chciałam i właściwości maski, jakie poszukiwałam, były pod kątem włosów suchych, plączących się, bo ja mam z tym straszny problem. Potrzebowałam jakiegoś właśnie, wiecie, nawilżenia, wygładzenia, żeby te włosy lepiej rozczesać i w dodatku, żeby też były bardziej takie błyszczące, miękkie. I dlatego brałam takie produkty, jak tutaj widzicie, czyli właśnie ten BioSilk i ta maska z Revlonu, żeby miały właśnie takie właściwości. I tak producent zapewnia, bo pod takim kątem szukałam. No i jeszcze jeden produkt, jaki tutaj mam, to jest mój taki pewniak Revlon. No to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry podkład, najlepszy jaki miałam zaraz po tym z Maca, bo nie testowałam zbyt wielu tych takich z wyższej półki, ale podkładów naprawdę miałam dużo, te drogeryjne to już mam w większości obcykane, że tak powiem. No i Revlon naprawdę najbardziej mi wpadł w oko, wpadł mi w gust. Aha, i zapomniałam powiedzieć, ta odżywka też kosztowała jakieś 33 zł, napiszę Wam cenę też na dole dokładnie, a tutaj była super fajna cena, koło 17 zł zapłaciłam, też cenę Wam napiszę na dole, więc jak na Revlon to jest naprawdę bardzo dobra cena, bo normalnie on w Rossmanie nawet i kosztuje 60 zł, 70 w aptece, jak kupowałam wcześniej był 29, później 39, a tutaj kosztuje na tej stronie 17 zł, więc naprawdę to jest super oferta. Ja mam akurat tutaj do skóry mieszanej i tłustej, ale jest jeszcze do normalnej i suchej, także spoko. Odcień tutaj dla mnie, ja zawsze biorę dla swojej bladej karnacji 150 albo 110 i jest Ideolo. I ja go stosuję zarówno latem, jak i zimą, bo ten kolor jest naprawdę tak bardzo neutralny dla mnie, zarówno jeden, jak i drugi, że mi bardzo pasują. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Podkład ogólnie jest rewelacyjny, on ma bardziej takie właściwości kryjące, ale nie jest obciążający, to co najlepsze jest, nie? Że można cały dzień tak naprawdę nosić, on tak się też właściwie aż tak nie zbiera. No każdy wiadomo ma jakieś tam inne preferencje, ale na pewno Revlon jest dobrze znany i myślę, że jest lubiany. Nie widać jakoś tam mocno takiej maski, nie tworzy, ale też i zakrywa delikatnie właśnie to, co powinien zakryć, to zakrywa. Można go dokładać i on się wcale jakoś tam nie zbiera, nie roluje, nie dzieją się jakieś tam, wiecie, dziwne niespodzianki. Cuda, gąbeczką mokrą nakładam i jest naprawdę super, więc to jest mój najlepszy do tej pory podkład, oprócz z tego co sięgam pamięcią podkładu z Maca. No to jest taki właśnie jeden, który najbardziej lubię. Dobrze moi kochani, także tutaj taka moja krótka recenzja z tego co zakupiłam na tej stronie. Dajcie znać, czy produkty Wam się podobają, czy mieliście kiedyś jakiś któryś z tych, czy mieliście tą odżywkę, jak Wam się efekty sprawdzały po tej odżywce, czy w ogóle któryś z tych produktów, kosmetyków, które dzisiaj pokazałam, mieliście, jakie macie z nim przygody. No co mogę powiedzieć, no to znam tak naprawdę pewniakiem jest moim tutaj Revlon, a pozostałymi produktami posiłkowałam się na podstawie opinii, jaka tam jest o tych produktach w internecie, bo wybierałam te najlepiej oceniane do tych jakby tutaj potrzeb, do moich potrzeb, które Wam wspomniałam. Także z mojej strony to tyle, nie będę już przedłużać. Dajcie znać w komentarzu, kobietki, co tam miałyście właśnie z tych produktów, czy tam możecie pisać, co tam jest też Wasze ulubione, co polecacie. Ja chętnie też się dowiem, poczytam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jak się podobało, to zostawcie również subskrypcję. O, teraz lepiej widać. Także zostawcie również subskrypcję,
A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo. Buziaczki. Pa, pa.